Będziemy zaraz się modlić, ale chcę, żebyśmy dzisiaj zaczęli od proklamacji proroczej. Jakiś czas temu namierzyliśmy demoniczny wpływ Babilonu. Wiecie, Babilon znaczy pomieszanie. A już od dłuższego czasu modlimy się o to wstawienniczo przeciwko temu pomieszaniu. Pomieszanie, które dotyka bardzo wielu sfer życia ludzi. I wiem, że w waszym życiu to pomieszanie mogło się pojawić na różnych odcinkach. To nie dotyczy tylko nas jako Kościoła, bo to nie chodzi tylko o nas. Jesteśmy częścią tego zagadnienia. Natomiast to pomieszanie rzeczywiście ono jest cały czas jeszcze aktywne. Jeszcze jest wiele takich zamienników. Wiecie, Babilon, i jak czytacie o Babilonie i o wszystkich duchach babilońskich, które tam w tamtym czasie miały w ogóle wpływ, to one doprowadzały do tego, że ludzie się właśnie mylili. Mylili Boga z innym bóstwem, mylili prawo Boże z innym prawem, mylili grzech z czymś, co grzechem nie jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Babilończycy zawsze byli manipulantami. Działania Babilonu były działaniami manipulacyjnymi. I zauważyłem, że wiele osób tego zaczęło doświadczać, nie tylko u nas, ale i w ogóle w Polsce. I zaczęliśmy się modlić przeciwko temu. Modlimy się, jesteśmy w trakcie modlitwy wstawienniczej, trwamy w wierze przeciwko temu i chcemy to, wiecie, wypchnąć z kraju, to jest za dużo powiedziane, ale chcemy, żeby na nas to nie miało żadnego wpływu, na nas jako na zespół. Bo nie sądzę, żebyśmy mogli to wypchnąć z kraju. Byśmy musieli się chyba temu poświęcić całkowicie, wiecie, nie? A nie mamy czasu, żeby się temu poświęcić. Zresztą to nie jest dla nas problematyczne, o ile to nie będzie nas dotykać. Jak to nas nie dotyka, to nas to trochę nie obchodzi, bo ważne, żebyśmy my tutaj w zespole mieli jasne umysły, żebyśmy podejmowali słuszne decyzje, żeby nie było czegoś takiego, że robimy coś i tak naprawdę zbieramy do pustego worka. Bo wiecie, o co chodzi z Babilonem. On będzie doprowadzał, żebyś ty się napracował, a nie zarobił. Nadziałał, a nie miał efektu. Żebyś zbierał do pustego worka. W dziedzinie ducha, duszy, ciała, nieważne. Rozumiecie? A tu nie chodzi, żeby zbierać do pustego worka. Wiecie, biznesy się robi, żeby zarabiać, pracuje się, żeby zarabiać, służy się, żeby Królestwo Boże się szerzyło, a decyzje, które się podejmuje, mają być słuszne, a mamy działać bez pomyłek. Bez pomyłek. Nasze oczy nie mogą być skierowane w inną stronę, jak tylko w stronę prawdy. Więc modlimy się przeciwko temu. I dzisiaj chcę też, żebyśmy zrobili proroczy gest. Uważam, że to, co odebrałem od Boga, powinniśmy zrobić. Potem będziemy się modlić dalej. Ja wiem, że nasze działania będą dodatkiem do tego. Ja nie sądzę, żebyśmy tylko my się modlili przeciwko działaniom Babilonu obecnie. Uważam, że wiele ludzi wierzących w Polsce się o to modli, nie? My po prostu przyjęliśmy objawienie, ale wiem, że to objawienie przyjęło też wiele innych osób. Rozumiecie? Więc tak to działa. Zapraszam, chodźcie tutaj, tą grupę wstawienników też proszę do przodu, żebyśmy zrobili nasz proroczy gest. Będziemy, natomiast wszyscy inni, proszę, żebyśmy się modlili przeciwko wszelkim działaniom ducha Babilonu nad naszym zespołem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa my przeklinamy działania demonicznych sił Babilonu, demonicznych sił pomieszania. My teraz przez imię Jezus rozbijamy
każdy zespół demoniczny, który w jakikolwiek sposób próbował wpływać lub próbuje wpływać na jakąkolwiek osobę z zespołu apostolskiego Obóz Boży. Ojcze, my w imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie działania duchów Babilonu. My teraz wprowadzamy zamieszanie w nich. My teraz ogłaszamy, że Bóg uderzył w Babilon i zniszczył go. My ogłaszamy, że Boże aniołowie, oni uderzyli w Babilon i zniszczyli go. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że w umysłach naszych ludzi jest prostota, ukierunkowanie na prawdę, sprawiedliwy i prosty tok rozumowania. W imieniu Jezus. Módlcie się w innych językach. Trąb, Tadziu. Szul a padre de glory lari madre de alishari lacrime na nasakre de breja. E lo coro loro lari rabri de le hede rai di ler lari le gloria lari abradine de hede beri de si. Ora kataya rala da hadre lari de ne mendrali de glory le reprise. Rocco toyo rolo rola prai de glory lari prendo de lohaima. Alleluia. Sheila Pride, Glory Pride, Kloko Torolerebeais. My ogłaszamy, że mury Babilonu pękają przez imię Jezus. Że zapory Babilonu pękają przez imię Jezus. My ogłaszamy, że wszelkie zapory Babilonu pękają przez imię Jezus. Zapory nad finansami, zapory nad relacjami, zapory nad rodzinami, zapory nad małżeństwami, zapory nad służbami przez imię Jezus, przez imię Jezus, my wprowadzamy jasność w myślenie ludzi, jasność w myślenie ludzi, jasność w myślenie ludzi, w imieniu Jezusa, halleluja, amen, amen. Przyjaciele, Boże słowa są niezawodne, mogą być dziwne, mogą być niezgodne z jakimś tokiem myślowym bieżącym, ale one są niezawodne. One są niezawodne w każdej dziedzinie. Czasami Bóg mówi coś, co jest dla ciebie odległe. Bardzo odległe. Ale twoje skupienie na tym to jest twoja broń. Jak się skupisz na tym, co On mówi, nawet na zasadach odległych, w sprawach odległych, On uczył swoich uczniów, że mają się modlić i nie ustawać. On opowiadał im 2000 lat temu o tym, że świat się rozleci. O tym, że wszystko się rozpadnie. On im opowiadał to 2000 lat temu. Ale już wtedy do nich mówił tak. Módlcie się i nie ustawajcie. Oni nie rozumieli, co to znaczy, że koniec świata będzie, że świat się rozpadnie. Oni nie pojmowali, co to będzie. On mówi, będą wojny, nie dziwcie się. Będą awantury, nie dziwcie się. Będą zniszczenia, nie dziwcie się. On cały czas do nich mówił, nie dziwcie się tym rzeczom. Ale oni ich nie widzieli wtedy. Oni już wtedy, zanim one nastąpiły, mieli się modlić, tak, aby się nie dziwić. Wiecie, wydawałoby się, że zdziwienie przychodzi wtedy, kiedy patrzysz na coś i mówisz, wow. Ale on do nich powiedział, nie musicie rzeczy zobaczyć. Ustawcie się tak w modlitwie, abyście byli poza prądem tego świata. Możesz się tak ustawić w modlitwie, aby tysiące wątków przebiegło jedynie nad twoją głową. Rozumiesz? Czy wierzysz w to, że jeżeli w tym kraju byłaby rzeczywiście wojna, to ona przebiegnie nad twoją głową?
Czy ty w to rozumiesz? Ona przebiegnie nad tobą. Krótko powiedziawszy, ty będziesz dowiadywał się tylko o różnych rzeczach, a w ogóle nie będą cię dotykać. Rozumiesz mnie? Czy wiesz, że byli tacy ludzie, którzy przeżyli okupację niemiecką w ten sposób, że ona jakby przeszła nad nimi? Oni zarobili kupę pieniędzy tam. Stali się bohaterami jeszcze. A byli też inni ludzie, w których wojna, okupacja i to wszystko uderzyło centralnie. Jezus powiedział: módlcie się i nie ustawajcie. I co? Nie dziwcie się. Dokładnie jest napisane, że wprowadźcie się w taki stan, aby nie dotknęło was zdziwienie związane z tym, co się będzie działo. To znaczy, że nie zdziwicie się. Będzie trzęsienie ziemi, ale ty się temu nie zdziwisz. Mówisz, okej, po prostu jest trzęsienie ziemi. Ale ono jakby przemknie nad tobą. Chodzenie z Bogiem to jest umiejętność wprowadzenia się w taki stan duchowy, żeby masę wątków tego świata przebiegły nad tobą. Chodzenie z Bogiem to nie jest stawianie czoła każdemu wątkowi na tym świecie. Rozumiecie? Nie po to Chrystus umarł, żebyś musiał stawiać czoła każdemu wątkowi na tym świecie. Żebyś musiał stawiać czoła każdemu kataklizmowi, każdej wojnie, każdej opresji. Nie. Nie będziesz musiał. Dlatego jest napisane, obok ciebie padnie 1000. Obok ciebie. Obok ciebie będzie wojna. Obok ciebie będzie destrukcja. Obok ciebie będzie upadek gospodarczy. Obok ciebie. Obok ciebie będą napady. Obok ciebie będą gwałty. Obok ciebie to się będzie działo. Obok ciebie będą kraść. Obok ciebie. Lecz ciebie to nie spotka. To jest Słowo Boże. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby walczyć z niesprawiedliwością tego świata. Jesteśmy powołani do tego, żebyśmy wielkimi krokami przechodzili przez masy niesprawiedliwości i głosili dobrego Boga. Módlcie się i nie ustawajcie. Wierzcie w to, że masa rzeczy was w ogóle nie musi dotknąć. Nie bójcie się ich. Nie bójcie się wojen, trzęsień ziemi, gwałtów, morderstw, upadków, złodziejstw. Nie bójcie się, ale nie dziwcie się, że są. Ponieważ one będą koło ciebie. Demony będą koło ciebie. Diabeł będzie koło ciebie. Musisz wierzyć w ofiarę Jezusa. Bardziej w to niż to, co widzisz. Tak musisz wierzyć. Módl się tam. Zechcesz kością i księciem zła. Módl się, podnieś głos. Z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Choćby 1000 padł koło ciebie. Bój toczymy po niebie, gdzie będziesz. Niszcząc każdy wyniosły tron. Nie podważaj tego. Mnie nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie mógniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Mówi, toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoi.
boimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie mugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie mugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego pod niebem dziś, ze zwierzchnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, nie, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie mówimy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie mugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony,
ostrożnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Anulan nie pukniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego nie postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tłum, który nie chce znać Jezusa Panem. Kolanie przed księciem zła, wszystko musi się skłonić przed twoją radą. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony. Oglądaj to, a dokonawszy jest. Aleluja! Bój toczymy pod niebem dziś. Oglądaj to, ze zwierzchnością i cięciem zła. Jak wszystko ugina twoje kolana przed twoją wiarą. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron. Wszystko ugina kolana. Który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolanie przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego postoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś. Powiedział im też pewne podobieństwo o tym, żeby się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście pewna wdowa, która go nachodziła. Nachodziła go. I mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzyksa mi się ta wdowa, ponieważ naprzyksa mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Jezus: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiedział. A czyżby Bóg nie wziął obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Chociaż zwleka w działaniu swoim, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko aby Syn Człowieczy znalazł wiarę. Jestem mój Ojcze gotowy. Wszystko się ugnie przed twoją wiarą. Nie podważaj jej. Bo Jezusa zna. Twoja wiara uruchamia Boga. Dałeś mi szczęście. Twoja wiara uruchamia Boga. Wrócisz w pełni chwał, rozstępanie w twym cieniu. Ona uruchamia Boga. Nie ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle. Tak, bo Jezus wróci za chwilę.
znam te chwile. Modlitwa natrętna. I komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia. Taka modlitwa. I uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Nie podniosłeś z piekła dna, nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście, wiem, że tu wrócisz w pełni chwał, rosnę w Panie Twym cieniu. Jestem mój Ojcze gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam te chwile i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za dziś chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia.
Twoją sprawę i dokonam pomsty za Ciebie. Dlatego niech powiedzą mieszkańcy Syjonu, niech wołają mieszkańcy Jeruzalem, gwałt nam zadany i nasz upadek niech dotknął Babilonu. Niech nasza krew spadnie na mieszkańców Chaldei. Pomsta Boga, ona działa przez Twoją wiarę. Bóg jest Twoim mścicielem. Niech krew Twoich wrogów spadnie na ich głowy. Mogą diabła być. Halleluja! Chrystusową narzeczoną z Jego kufla pić. To, co mi tam namarzono, mogą diabła być. Halleluja! Przy skuszonym odbiorniku opowiadaj to! Mieć na imię nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, zachwyciłem się. Jarek jestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Diabła być, kryzysową narzeczoną, podle sobie żyć, tak jak mi wytłumaczono, mogę diabła być i jakoś sobie przebiedować, potem opaść ci i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Konieczny czas. Diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić. To co mi tam naważono, mogłem diabła być. Przy zgłuszonym odbiorniku mieć na imię nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Diabła być, halleluja! Kryzysową narzeczoną, podle sobie żyć. Tak jak mi wytłumaczono, mogłem diabła być. Jakoś sobie przebiedować, potem popaść ci i się ubrać śmierci czarny płaszcz. Zaraźny czas. Jesus, I'm with you.
już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłem się, wiary gestem. Mogłem diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przyzmuszonym odbiorniku, mieć na imiennik, słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Zarazem raz. Zarazem raz. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Diabła być kryzysową narzeczoną, po ty sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogłem diabła być, jakoś sobie przebiedować, potem opaść ci i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Powieczny czas. Niech nie wątpi wasze serce. Nie lękajcie się na wieść słyszaną w kraju. Gdy w jednym roku rozchodzi się jedna wieść, a w następnym roku inna, że gwałt panuje w kraju i władca występuje przeciwko władcy, ponieważ wykrzykiwać będą nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co na nich jest, albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele, tak mówi Jahwe. Ufaj w Bożą ochronę dla twojego życia. Wyznawaj to teraz, że twoja wiara w Jezusa, ona chroni twoje życie. Ona chroni cię przed uzurpatorem. Ona chroni cię przed błędem, który jest wokół. Przed wojną i zniszczeniem. Trwaj w takiej wierze. Dlatego powiedział: módlcie się, nie ustawajcie. Nie musisz widzieć, masz wierzyć. Bóg powiedział, że cię chroni, to cię chroni. Bóg powiedział, że jest z tobą, to jest z tobą. Rozumiesz? Nie otwieraj żadnych drzwi na dodatkowych obrońców i ochroniarzy, bo to wszystko będą ściemy, to będzie kłamstwo, to będą uzurpatorzy przebrani za Mesjasza. Szakataja rala raba hedanasa. Trzymaj się wiarą Syna Człowieczego. Tak jak uwierzyłeś w Chrystusa, tak w Nim chodź. Szekotojo rolo de relekadinele marinereha. Okotira lari de szewekenelale padre. Uwielbiamy Ciebie. Holy glory. Ty wysłałeś pustoszycieli o północy przeciwko demonicznym siłom Babilonu. Wywyższamy Cię. Halleluja. Moc grzechu lekka i gęsta. Uwielbiamy Cię. Ponuro osiada na twarzach. Zem zbiegła, zatacza swe kręgi.
diabelską nutę powtarza. Śmierć przychodzi z tej ciszy, bezładnie mijają godziny. Czasem tylko jest słychać jak śwideł zła pajęczyny. Lecz gdzieś tam wysoko nad mrokiem, oglądaj to wieże, błyska światło twych oczu. Przenika niestrudzenie świetlne, zimne przestrzenie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne skłębione zasłony. Z wiarą. I stanął twój Chrystus jak as z szatanem twarzą w twarz. Demony mocą pobite skałuży, z uśmiechem depcze ich trupy, niosą swą prawdę do ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem, błyska światło z mych oczu. Me słowa nie strudzenie, niosą twe Jezus zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Nad światem w ciemności człowiek się wiota, zagłębia się w swoje fobie, umiera kuląc się w sobie. Moc grzechu lepka i gęsta ponuro osiada na twarzach. Ze zbiegła zatacza swe kręgi, diabelską nutę powtarza. Śmierć przychodzi w swej ciszy, bezwładnie mijają godziny. Czasem tylko jest słychać jesteś wolny. Lecz gdzieś tam wysoko nad mrokiem błyska światło twych oczu. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni Pani, wrestuj to! Ciemne, spędzone zasłony. Alleluja! I stanął twój Chrystus jak as z szatanem twarzą. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as szatany. Demony mocą pobite, to nosy chłyska łuży, z uśmiechem depcze ich trupy, niosą swą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem, jesteś wolny, błyska światło z mych oczu. Słowa nie strudzenie, jesteś wolny, niosą twe Jezus zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Proklamuj to! I stanął twój Chrystus jak as z szatanem. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Wystarczy, że stajesz się ciemne, skłębione zasłony. Wystarczy, że i stanął twój Chrystus jak as. Jesteś wolny z
szatany. Nie daj się kłamać. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Twoje ręce są porne. Ciemne, skłębione zasłony. Ukrota to. I stanął twój Chrystus jak as. Dał ci klucze. Szatany. Masz klucze. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Twoje ręce są porne. Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Jesteś wolny. Ciemne, skłębione zasłony. Zdejmij i stanął Chrystus jak as. Zdejmij pentakłamstwa. Z szatanem twarzą w twarz. Szakotony. Demony mocą pobite toną w zychłe skałuże. Śmiechem depcze ich trupy. Me ręce wysoko nad mrokiem. Błyska światło. Me słowa. Alleluja. Posłałeś swój jak, co rozgoni. Go, go! Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. On nadał mu śmiertelną ranę. Ciemne, skłębione zasłony. Jesteś wolny. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Twoja rodzina jest wolna. Mury wiszą nad światem. Twoje dzieci są wolne. Człowiek się miota. Halleluja. Zagłębia się w swoje ściągaj boki. Pęta z każdej dziedziny. Umiera kuląc się w sobie. Twoje pieniądze są wolne. Bo krzew ulepka i gęsta. Halleluja. Osiada na twarzach. Twoja służba jest wolna. Ja błysko tutaj powtarzam. Budź się. Śmierć przychodzi w swej ciszy. Tam gdzie jest niewola. Nie mijają godziny. Tam jest kłamstwo. Czasem nieś tam teraz tą prawdę. Słychać. I gcideł zła pajęczyny. Nieś prawdę o wyzwoleniu. Gdzieś tam wysoko nad brukiem. Nieś prawdę o wyzwoleniu. Błyska światło twych oczu. Halleluja. Przenika mnie strudzenie. Śmiertelne zimne przestrzenie. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Ja przeklinam wszelkie kłamstwo. I stanął twój Chrystus jak as nad ludźmi tu w kościele. Szatanem twarzą. O jakimkolwiek zniewoleniu w ich życiu. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ja proklamuję wolność nad nimi. Ciemne, skłębione zasłony. Wolność w każdej dziedzinie. I stanął twój Chrystus jak as, ducha, duszy i ciała. Szatany. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Nocy chłyska łuży. Wywyższamy cię. Z uśmiechem depcze ich trupy. Wywyższamy cię. Niosąc twą prawdę dla ludzi. Me ręce wysoko nad mrokiem. Błyska światło z mych oczu. Me słowa nie strudzenie. To są twoje Jezus zbawienie. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Swoboda. I stanął twój Chrystus jak as. Swoboda. Z szatanem twarzą w twarz. Zero zbitki. Posłałeś swój jak, co rozgoni. Szykuj szaila rymadry. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Arbrano, glero, lariedro, rehardo. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój jak, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony.
Jezus jak as. Z szatanem posłałeś, posłałeś swój jak co nas boli. Nie ma drugiego tak jak ty. Ziemne skłębione zasłony wielkiego Boga. I stanął twój Chrystus jak as. Zbawiciela. Twarzą, nie ma takiego drugiego. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Nie ma nikogo, kto jest tak wielki. Ciemne, skłębione zasłony. Jesteś jedyny Bóg. I stanął twój Chrystus jak as. A twój Chrystus, panie Chrystus. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Twoja siła. Ciemne, skłębione zasłony. Twój Chrystus jak jesteśmy as. Silni mocą twojej potęgi. Z szatanem posłałeś. Duch Święty jest mocny w nas. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. A my jesteśmy mocni w Duchu Świętym. Ciemne, skłębione zasłony. Twoja prawda, brat, żyje. I stanął twój Chrystus jak as. My żyjemy twoją prawdą. Z szatanem posłałeś. Wszelkie kłamstwo. Posłałeś swój wiatr, Jezus, co rozgoni. Jezus przeklęty w naszym życiu. Nie ma ciemne, władzy. Skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Ej! Z szatanem twarzą w twarz. Alleluja! Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem posłałeś. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Sioloruba, basia, karabasie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Szatany posłałeś. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Ciemne, skłębione zasłony. Alleluja. I stanął twój Chrystus jak as. Szatanem twarzą w twarz. Demony mocą pobite. Uwierz to. Tonął w swych łezkach. Że szatan nic nie ma dla ciebie. Uśmiechem depcze ich trupy. Nic, co jest ci potrzebne. Niosą swą prawdę dla ludzi. Nic, co cię interesuje. My ręce wysoko nad głowie. Powiedz, szatan nie ma nic dla mnie. Błyska światło z mych oczu. Nie ma niczego we mnie. Proklamuj to. To są twoje, Jezus, zbawienie. Demony, demony mocą pobite. Nie ma we mnie nic demonicznego. Z uśmiechem depczę ich trupy. Mojej duszy i ciele. Proklamuj to. Powiedz, wyrzekam się wszelkiego kłamstwa. Światło. Nie ma we mnie terenu diabelskiego. Panuję nad twoją duszą i ciałem w Chrystusie. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Jestem jedyną koronowaną głową. Ciemne, skłębione zasłony. Nie ma innych władców mojej duszy i ciele. Chrystus jak as. Alleluja. Z szatanem twarzą w twarz. Piekło nie ma we mnie miejsca. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Przepędzam piekło z mojego życia. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus. Przepędzam piekło z moich myśli. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Szabarlira na hadrelari. Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as. Z szatanem twarzą w twarz.
jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłały swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony, i stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłały swój wiatr, co rozgonił. Halleluja. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił, że jesteś jedyną koronowaną głową. Ziemne skłębione zasłony, jedyną koronowaną głową. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Opowiem wam o czymś. Swój to było dawno temu, na początku mojego nawrócenia. Byłem wtedy w kościele zielonoświątkowym. To było pierwsze miejsce, gdzie widziałem ciało Chrystusa. I to było religijne miejsce w stosunku do tego, jak dzisiaj żyję z Bogiem. Ale było to ciało Chrystusa. I Chrystus mnie czegoś nauczył tam. Nauczył mnie różnych rzeczy tam. I kiedyś zobaczyłem tam bardzo ważną rzecz, która utkwiła mi w głowie na całe moje życie. Kiedy ja tam przyszedłem, to tego dnia pierwszy raz w tym kościele głosił nowy pastor, który po starym odebrał ten kościół. To był młody pastor. Był inny niż dziś. Pamiętam, że wtedy na takie schodki, które prowadziły do wejścia, przyszedł pewien człowiek tuż przed nabożeństwem. Nie wiem dokładnie skąd był. Czy był to świadek Jehowy, czy był to mormon jakiś, już nie pamiętam kim on był. Bądź co bądź, przyszedł tam, aby głosić herezję. Ja byłem na początku mojej drogi z Bogiem, i byłem takim człowiekiem, który uważał, że do każdego można dotrzeć z Ewangelią. Jeszcze nie rozumiałem słowa, które mówi, że wiara nie jest działem wszystkich. Jeszcze tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem perspektywy proroczej w tym temacie. I byłem takim człowiekiem, który chciał każdemu przetłumaczyć, jak należy i tak dalej. I pamiętam, ponieważ byłem gorliwy, wyszedłem do tego człowieka, żeby mu przetłumaczyć, że on nie powinien wierzyć w to, co wierzy i tak dalej. I tuż za mną wybiegł ten nowy pastor. Wybiegł. I to były dwie rzeczy najmocniejsze w życiu tego pastora, które widziałem. Potem mi taką rzecz pokazał u nas w domu, kiedy nas odwiedził raz w Nasielsku. Ale on mnie odsunął. Podbiegł do niego, złapał go i powiedział: wod z mojego kościoła! On zbladł i bez słowa odszedł z tych schodów. Pastor wszedł, a ja stałem jak oniemiały. I pamiętam słowa Boga. Jeszcze słabo słyszałem wtedy Boga. Ale pamiętam, co Bóg do mnie powiedział. Gorliwość o mój dom pożera mnie. Tak powiedział do mnie Święty Duch tam na tych schodach. On zarządził w imieniu Jezusa. Z uzurpatorem się nie rozmawia. Z szatanem nie prowadzi się dysput. Nie dzieli się z nim emocjami. Nie poddaje się mu uczuciowo. Nie tłumaczy mu się niczego. Niczego. Wczoraj wieczorem postanowiłem obejrzeć sobie pewien film, ponieważ gra w nim jeden z aktorów, którego uważam za jednego z najlepszych aktorów na świecie. Więc sobie włączyłem ten film. Powiem wam, ponieważ ja go nie umieszczałem na moim profilu, bo nie ma potrzeby takiej. Ale bardzo mnie ujęła jedna rzecz w tym filmie.
Główny wątek był taki, że mąż, ojciec, architekt zostaje w domu na noc, aby pracować nad pewnego rodzaju projektem architektonicznym. W tym czasie jego żona z dwojgiem dzieci jedzie na plażę gdzieś tam. Ma jej nie być, dwie doby chyba. I on pracuje do późna. I mniej więcej o godzinie pierwszej w nocy ktoś puka do drzwi. Puka ktoś do drzwi. I on otwiera drzwi i stoją dwie super laski. W mieniówkach, zmoczone deszczem. I mówią, pomyliłyśmy ulicę. Zmokłyśmy. Czy możemy wejść, osuszyć się? On mówi, jasne, bo to jest dobry człowiek. To jest dobry człowiek. On mówi, wejdźcie. One stoją wcześniej za progiem. Dopiero kiedy on mówi, wejdźcie, one wchodzą. One wchodzą do tego domu. On mówi, wezwę wam Ubera. Wezwę wam Ubera. Za 40 minut będzie Uber. Kiedy one przekraczają próg domu, zaczynają minuta po minucie brać autorytet. Czy możesz nam wysuszyć ubrania? Czy możesz nam dać ręczniki? Czy możesz nam dać szlafroki? Czy możemy włączyć muzykę? W ciągu 40 minut obydwie są nagie w jego łazience. Ten film opowiada o tym, jak dwie super laski rujnują życie facetowi w ciągu jednej doby. Niszczą mu wszystko. Małżeństwo, ojcostwo, finanse, karierę. Rozwalają mu życie w ciągu jednej doby. Rozumiecie? Patrzyłem na to. Ja się zdenerwowałem na tym filmie. Ja zobaczyłem potem tylko jego końcówkę i go dalej nie oglądałem. Oglądałem go pół godziny, ten film. A tam specjalnie to jest zrobione. Specjalnie wiecie, co tam jest pokazane? Bo ten aktor, który tam grał główną rolę, to jest bardzo głęboki człowiek. I on tam gra pewną kwestię. Kwestię taką, jak wygląda życie człowieka, który otwiera drzwi demonom. One nie wyglądają jak demony. One nie są szkaradne. One nie są brzydkie. One są piękne. Wiecie czemu? Bo szatan jest piękny. Szatan jest piękny. Tak piękne istoty nigdy nie widzieliście. Nigdy. Jakiegokolwiek anioła widziałeś w życiu, był brzydszy niż Lucyfer. Gorzej wyglądał niż Lucyfer. Lucyfer jest piękny. One były piękne, jak sam Lucyfer. I mu rozwaliły życie. On pokazał, że wystarczy nie wziąć autorytetu. Wystarczy sobie, przecież wystarczyło pomyśleć, jak dwie laski mogą do mnie zapukać o pierwszej w nocy. Przecież to jest podpucha. Przecież to jest jakiś problem. Dlatego Jezus mówi, módl się, bądź czujny, uważaj, zarządzaj, sprawuj władzę, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawuj. Zarządzaj, ty jesteś koronowaną głową. Próg należy do ciebie, drzwi należą do ciebie. Nie musisz tu nikogo wpuścić. Niczego od nikogo nie potrzebujesz. Masz mnie. Jestem wystarczający. Dzięki mnie jesteś kompletny. Módl się tak. Módl się z miejsca, że jesteś koronowaną głową. Módl się z miejsca władzy. Z miejsca władzy się módl. Ty uwielbisz Boga. Powiedz, że nikogo nie wpuścisz przez Twoje drzwi. Że żaden demon nie przekroczy progu Twojego życia. Nieważne, jak będzie piękny. Powalisz go na progu. Uderzysz go w jego piękną twarz. Przeklniesz jego piękny wygląd. Proklamuj to dziś przed Bogiem. Powiedz, to ja noszę koronę. To ja jestem panem tego domu. Szapaterelere manelasita. Nikt nie będzie się u mnie panoszył. Nie będę się bał zarządzać. To Twoja sprawiedliwość właśnie.
dana ci przez Boga. Zarządzaj własnym domem. Zarządzaj nim. Swoją duszą, ciałem, majątkiem, krewnymi. Rządź tam. Miłością słów, które nikt nie wyrazi mocą słów. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów. Halleluja. Wypełniłeś. Wywyższam Cię, Święty. Jeszua. Ja proklamuję stabilność nad ludźmi. W dniu, gdy świat stabilność duchową. Mój, swoją krwią obmyłeś. Stabilność mnie. Duchową. Wypełniłeś życiem swym. Ojcze, Twoje dzieci z tego Kościoła stoją mocno na duchowym gruncie. Alleluja. Stoją mocno. Ich stopy są zdrowe. Bóg Zbawiciel. Ich nogi stoją mocno na duchowym gruncie. Nie chwieją się. Zniszczenia w duchowych stopach ludzi. Nie wyrazi mocą słów. Niweluję to przez imię Jezus. Wypełniłeś życie me, Jeszua. To co pękło, odrasta się prawidłowo. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój. To co krzywo się zrosło, ja łamię teraz i ustanawiam prawidłowe zrośnięcie. Wypełniłeś życie swe. Życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie. Wypełniłeś życie swym, Jeszua.
Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie.
łaski mocą słów wypełniłeś życie me. Jeszua, od góry do dołu. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie. Wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Miłością, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie. Ogromna siła.
ogromna siła. To tak, jakbyś się urodził zupełnie w innej rodzinie. Zupełnie w innej rodzinie. Wyobrażasz to sobie? Wyobraź sobie, że twój ojciec jest mądry, dobry, opiekował się tobą. Nigdy nie mieliście problemów finansowych. O co przyszedłeś i poprosiłeś ojca, to było. Matka była czuła. Rozmawiała z tobą od początku normalnie o wszystkich trudnych sprawach. Wyobrażaj to sobie teraz, bo to jest nowe życie, które dostałeś. Nie masz nic wspólnego z tamtym życiem. Tamto było diabelskie życie. Kłamliwe. Zostałeś wszczepiony do nowej rodziny. Do nowej rodziny. Jezus powiedział, kim jest matka moja? Kim są bracia moi? Czyż matką moją i braćmi moimi nie są ci, którzy słuchają Słowa Bożego? On dalej mówił, miejcie w nienawiści ojca, matkę, braci, mężów, żony, dzieci. Dla mnie i dla Ewangelii. A obiecuję wam, że dostaniecie 100 razy więcej w tym życiu. Mężów, żon, dzieci, domów, braci, sióstr. A potem życie wieczne. On powiedział, jesteście przesadzeni w nowe miejsce. Będąc w nowym domu, w nowej rodzinie, posiadasz zupełnie inne uwarunkowania. Kiedy patrzę na naszą córkę i porównuję jej życie z moim życiem, to są dwa inne życia. Ja musiałem o wszystko walczyć. Musiałem walczyć o uznanie, musiałem walczyć o akceptację, musiałem walczyć o pieniądze. Od dzieciaka o wszystko musiałem walczyć. Zawsze mi brakowało. Brakowało mi pieniędzy, akceptacji, zrozumienia, pocieszenia, nauki. Wszystkiego mi brakowało. Rozumiesz? Chciałem mieć fajne ubrania, to musiałem iść ukraść kurcze koło od samochodu. Rozumiesz? Bo chciałem mieć coś. A dzisiaj nasza córka, ona po prostu przychodzi i mówi, potrzebuje tego, 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 tego i tego. Ja wiem, ile to kosztuje. Tyle, tyle, tyle i tyle. Masz. Rozumiecie? Ona mówi teraz, jeszcze tylko 2 lata tu jestem. Ona ma 16 lat. Ona mówi, jeszcze tylko 2 lata. Ja wyjeżdżam w ogóle nawet z tego kraju. Ona dzisiaj wie, co będzie robić. Ona wie, na jakie studia pójdzie, wie, ile pieniędzy chce zarabiać, wie, jak ma wyglądać jej mieszkanie. Ona wszystko wie. Ja nic nie wiedziałem w jej wieku. Wiecie, co ja wiedziałem, jak miałem 16 lat? Jak przeżyć. Wiedziałem, jak nie zginąć. To wiedziałem, jak miałem 16 lat. Wiedziałem, jak nie zginąć. Jak nie zginąć na ulicy. Rozumiesz? Nosiłem 5-metrowy nóż pod pachą, wykuty z resora w ogóle. Rozumiesz? I nauczyłem się w ogóle tego, jak nie zginąć. Nauczyłem się, jak kraść, jak nie dać się złapać. To wiedziałem w wieku 16 lat. I planowałem zabójstwo mojego ojca. Mam 16 lat. Planowałem, jak go zabić, żeby go nikt nie znalazł. Planowałem miejsce, gdzie go wrzucę, jak go zabiję. To robiłem, jak miałem 16 lat. A ona po prostu jest szczęśliwa, zadowolona, zaspokojona. Czemu? Ma nowe życie. Masz nowe życie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jesteś wszczepiony w nowe życie. Teraz musisz uwierzyć, że wszystko masz. Że teraz jak powiesz do Boga, tato, teraz z tego miejsca, jak powiesz, tato, ja potrzebuję tego. To ojciec zapyta ciebie, ile? On nie powie do ciebie, nie mam, później ci dam. Albo nie potrzebujesz tego, musisz być wytrwały. Rozumiesz? Przyjdź teraz do ojca i powiedz, tato, potrzebuję tego. Potrzebuję tyle i tyle tego. Daj. Daj.
zajmij swoją pozycję w nowej rodzinie, w nowym życiu. Zajmij tą pozycję teraz. Zajmij tą pozycję. Zajmij ją. Zajmij ją. Czegokolwiek ci zabrakło w tamtym życiu, otrzymasz stukrotny zwrot teraz. Tylko wierz w to. Wierz w Syna Człowieczego. Każdy twój deficyt będzie stukrotnie zaspokojony. Także uleje ci się. Uleje ci się. Powiedz: Boże, chcę, żeby mi się ulało. Jak dziecku z nadmiaru jedzenia w organizmie. Chcę, żeby mi się ulało, Panie Boże mój. Oto moje prawo, prawo syna, prawo córki. Chcę, żeby mi się ulało. Tak się módl. Zacznij tak się modlić z odwagą. Spójrz w jego oczy i tak się módl. Módl się tak. Chcę, żeby mi się ulało. Chcę więcej niż potrzebuję. Halleluja. Dziękuję ci, Jezu. Tak się modlę. Bardzo ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna ci. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew.
że Ciebie wziąłeś, jest. Że wziąłeś winę karę z Tobą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Dziękuję, dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Nieważne, co ci ludzie nawkładali do głowy, co ci ten świat nawkładał. Nieważne, że uważałeś, że jesteś częścią jakiegoś tłumu. Jesteś unikatem. Unikatem. Unikatem.
zanim nawróciłem się do Jezusa, byłem przestępcą i chciałem być zawodowym, profesjonalnym, bardzo dobrym przestępcą. Takie miałem plany. Bardzo lubiłem być przestępcą. Byłem przestępcą fanatykiem. Kiedy moi koledzy w więzieniu tatuowali sobie twarze i dłonie, ja nigdy tego nie robiłem. Na początku zrobiłem sobie jakiś napis, kropkę, potem szybko to wybawiłem, żeby tego nie było. Wiecie czemu? Bo miałem pewną ideę. Ta idea brzmiała w ten sposób, że ponieważ zamierzam być złodziejem do końca dni swoich, to muszę być niewidzialny. Bardzo mi imponowała Cosa Nostra i zasady, które tam były. Oni musieli być w tłumie. Potem się nawróciłem do Boga i w bardzo gładki sposób religia owładnęła moim umysłem. I powiedziała mi tak ta religia: musisz być taki jak społeczeństwo. Przecież chcesz głosić Chrystusa. Musisz się wtopić w społeczeństwo. Wtopić się w społeczeństwo. Więc zepchnąłem jeszcze głębiej w siebie wszystko to, co chciałem robić, żeby się wtopić w społeczeństwo. Ubierałem się jak przeciętny człowiek. Rozumiesz? Zachowywałem się jak przeciętny człowiek. Ale im dłużej chodziłem z Bogiem, tym zacząłem widzieć, że nie poumierały we mnie różne rzeczy, a więc nie były grzeszne. I teraz, kiedy byłem w szpitalu, jedna z moich rozmów z Bogiem podczas tej dwutygodniowej pokuty brzmiała mniej więcej tak: co robisz, Artur? Czemu to robisz? Czemu się nie wyzwalasz? Dlaczego to robisz? Ja powiedziałem: Panie, bo chcę jak najwięcej osiągnąć dla Twojego Królestwa. I wtedy on do mnie powiedział tak: pamiętaj, osiągniesz dla mojego Królestwa najwięcej wtedy, kiedy będziesz kompletnie sobą. Kiedy w każdym fragmencie Twojego życia będzie się przenikało to, co włożyłem w Ciebie przed założeniem świata. Jesteś jakiś i masz być taki. I nie może być w Tobie niczego zepchniętego. Stąd zobaczyliście, jak sobie robię kolczyki i inne rzeczy. Bo to zawsze we mnie było. Jeszcze zanim się nawróciłem do Boga, tak chciałem wyglądać. Tak chciałem się nosić. Rozumiecie mnie? Jestem jakiś. Jestem unikalny. Też jesteś unikalny. Pytanie jest teraz takie: czy uwolnisz swój unikat? Czy nie? Czy zdecydujesz się na uwolnienie unikatu, czy sobie zachowasz 50% unikatu i zastąpisz go 50% bycia częścią tłumu? Czy się odważysz? Czy uwierzysz Bogu, że z Twoją unikalnością On złamie moc śmierci w innych ludziach? Czy uwierzysz w to? Czy w to uwierzysz? Był pewien człowiek, pewien przebudzeniowiec, który zrobił przebudzenie stosunkowo bardzo niedawno. Ale kiedy modlił się do Boga o to, modlił się: Panie, chcę, żebyś mnie użył do przebudzenia Twojego w Stanach Zjednoczonych. Bóg do niego powiedział tak: ale co masz? Co masz? I on chodził, myślał, co ma. Myślał o darach duchowych, o różnych rzeczach. Ale mówił: co masz?
I dłużej o tym myślał i się modlił, zrozumiał, że chodziło Bogu o to, co ma w sobie, co ma w środku. Powiedział: Boże, co mam w środku? A Bóg do niego powiedział: zawsze Ci się podobały Harleje. Od dziecka ich dotykałeś. Wąchałeś zapach benzyny. Dotykałeś skórzanych siodełek. Gdzie jest Twój Harley, dziecko moje? Czemu nie masz Harleja? Czemu nie jeździsz na Harleju? Czemu nie jeździsz na Harleju? To ja włożyłem w Ciebie to pragnienie przed założeniem świata. I ten człowiek kupił Harleja i zaczął ubierać się w skóry i obtatuował całe swoje ciało. I wtedy Bóg powiedział: teraz zrobić przebudzenie. I zrobił. Chcę, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Twoja unikalność jest kluczem do prawidłowego przepływu namaszczenia w Twoim życiu. Nie możesz nic zrobić skutecznego, jeśli nie będziesz kompletnie sobą. Chcę, żeby wyszli wszyscy ewangeliści do przodu. Wy, którzy głosicie stale Ewangelię, ustańcie w szeregu, proszę. Musicie być sobą. Ustańcie w szeregu. Musicie być sobą. Tylko sobą. Nie wolno wam nikogo udawać. Nie wolno wam wzorować się na nikim. Możecie przyjąć naukę do tego, jak to robić od innych ludzi. To jest słuszne. Ale musicie uwolnić siebie. Musicie uwolnić siebie w swoich wypowiedziach, w swoich ubraniach, w swoim tonie głosu, we wszystkim, co macie. Musicie uwolnić siebie. Chcę, żebyście teraz powiedzieli przed Bogiem, że kompletnie w 100% wyzwolicie siebie. W 100%. Nawet żeby cały świat odrzucił was w tym. Nawet żeby Kościół chodził za wami i was prześladował. Nieważne. Podejmijcie decyzję, że będziecie kompletnie sobą. Tylko i wyłącznie sobą. Wtedy potężny nurt Bożego namaszczenia będzie przepływał przez was tak, jak sobie nie wyobrażacie nawet. Bądź sobą. Zobacz, czego pragniesz od dziecka i co dalej w tobie siedzi. Zobacz te rzeczy. Spójrz w siebie. Zajrzyj w siebie. Zajrzyj w siebie, a zobaczysz drzwi do potężnego wpływu ewangelicznego. Zajrzyj w siebie. Nie rób z siebie nikogo innego niż to, kim jesteś. Rozumiesz? Nie rób z siebie nikogo innego. Nie rób z siebie. Nie rób z siebie. Bądź sobą. Myśl po swojemu. Ubieraj się jak chcesz. Używaj słów takich, jakie są w tobie. Powiedz: Boże, zmień mój język, który nadgryzła religia. Zmień mnie, Boże. Powiedz: Boże, ja tyle religijnych rzeczy głosiłem na ulicach. Kenneth Hagin, jak tak pokutował, to Bóg mu pokazał. On 60% z tego, co głosił, to była religia. On pokutował. Bóg powiedział: Ty głosisz kilka procent mojego słowa. Uwolnij to z siebie. Nie bądź człowiekiem, który w ogóle wzoruje się na kimś. Bądź sobą, powiedz: będę głosił Twoje słowo w mocy Twojego Świętego Ducha przez kanał, którym jestem ja. Będę głosił z siebie. Z siebie. To będzie płynąć ze mnie. To będzie miało mój kształt, mój zapach, mój kontekst. Tak się módl do Boga. To ustanawiaj. To ustanawiaj. Szoka jara lare la katane mane nere lere kodo rolo dosi. E kataja rala da hakatara lare madre dele heke de lo. O rala da la fakara lide shikene ne merle ke nere lo hotozi. A katire lere lo koto shira lare mene na faka. E ra shira la kader lare mase. Módl się. Otwieraj w tobie najgłębsze przestrzenie, które nie było otwarte do tej pory. Rób to teraz. Powiedz: taki, Boże, jestem. Jestem taki. Jestem z tego dumny. Jestem szczęśliwy, że jestem taki. Ja będę to robił. Ja będę to robił. Szoko to rolo rolo rekedere la hakatara la rehe. Deko to litele klari tere Jesus. Hallelujah.
Halleluja. Wyobrażacie sobie Malwinę Lisiecką, która głosi Ewangelię na koniu, a ona zna się na koniach, a ona ma to w jednym palcu. Wyobrażacie sobie, co by się stało w Warszawie, gdyby ona stanęła na koniu i głosiła Chrystusa? Gdyby głosiła na koniu Chrystusa, wyobrażacie to sobie? Taką rzecz, na koniu głosiła Chrystusa. Wiecie, co to by było? Wszystkie telewizje w tym kraju wiedziałyby o tym, że głoszona jest Ewangelia zbawienia. Jeden koń. Rozumiecie, o co chodzi? Jeden koń może zmienić życie setek tysięcy ludzi, jeśli ewangelista się zdecyduje jechać na koniu. Zrozumiecie, o co tu chodzi? Szukasz sposobów. Jeden koń. A tych sposobów są tysiące. Rozumiesz? Wyobrażasz sobie, że stoisz w stroju kąpielowym i głosisz Ewangelię? Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz to sobie? Ewangelistka w bikini? Wszystkie telewizje będą o tym mówić. Ewangelistka w bikini na środku miasta, chroniona przez policję, głosi Chrystusa zmartwychwstałego. Religia padnie na ryj. Rozumiesz? To wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Szapotoku rule remae. W zasięgu twojej ręki. Myśl konstruktywnie. Szapa jaka terele remae badasa. Konstruktywnie. Masz ducha, który powiedział: oto wszystko czynię nowym. Oto wszystko czynię nowym. Bóg powiedział proroka Izajasza 600 lat przed przyjściem Jezusa na ziemię: oto Jahwe czyni rzecz nową. Kobieta zaleca się do mężczyzny. On wprowadził nowy trend, nowy ład. To było nie do przyjęcia w Izraelu. A prorok wyszedł na środek Jeruzalem i powiedział: od dziś symbolem Bożego działania będzie tu to, że kobiety będą podrywały mężczyzn. Rozumiecie? W rękach wielu ludzi błysnęły kamienie. Nam się wydaje, że to był drobiazg. Izajasz ryzykował życiem. Ale niebawem na ulicach Jeruzalemu kobiety zaczęły podrywać mężczyzn, bo tak powiedział Pan. Tak powiedział Pan. Stała się rzecz nowa. Oglądaj to z perspektywy proroczej. Nie siedź w schemacie. Nie bądź w takich rzeczach. Rozumiesz? Hapa jaka tara leme ne dezewe kede loho dosi. Haba ilasha katina namanase. Diabeł chce, żebyś myślał w sposób konwencjonalny. A w sposób konwencjonalny nie możesz poruszyć tego świata. I koto role rema. To, co robił Jezus w tamtym czasie, było niekonwencjonalne. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. On robił niekonwencjonalne rzeczy. To wtedy było niekonwencjonalne. Dzisiaj to jest konwencjonalne. On by dziś postępował inaczej. On by dziś postępował inaczej. Rozumiesz? Nie wyglądaj jak nikt. Nie zachowuj się jak nikt. Bądź taki, jaki jesteś w środku. Jaki jesteś w środku? Jeżeli jesteś łobuz w środku, to przestań być kulturalną osóbką na zewnątrz. Weź przestań, bo Bóg cię stworzył łobuzem w środku. Takiego masz w środku łobuza. I zobacz, i to cały czas siedzi od nowego narodzenia. To się w ogóle nie zmieniło. Kromiłeś to, przeklinałeś diabła, a łobuz siedzi. Rozumiesz? Próbowałeś być kulturalny. Próbowałeś jakoś. Nie wychodziło ci. Nie udawało ci się. Próbowałaś być cicha. Próbowałaś być taką w ogóle paniusią, rozumiesz, którą jak się dotknie piórkiem, to ona się kurczy i spada, kurczę, na ziemię. Próbowałaś. Ubierałaś się jak nikt. Rozumiesz? Zachowywałaś się. Tak. A wiesz, co się działo w środku? Ty wiesz, co się działo w środku. I wiesz, co dalej siedzi w środku. Ty wiesz, co siedzi ci w środku, dziewczyno. Uwolnij ten środek. Nie zachowuj się inaczej
niż Bóg cię stworzył. Krew Chrystusa cię obmyła. Nie ma w tobie grzechu. Nie dopatruj się tego grzechu. Nie dopatruj się tego. Powiedz: taki jestem, Panie Boże mój. Tak się będę zachowywał. Tak będę żył. Tak będę mówił. Tak będę funkcjonował. Tak będę. Szapajala ramane. Taki będę człowiek. I to korolory mani na sekada. Wczoraj czytałem biografię 92-letniej modelki, najstarszej modelki na świecie, która cały czas jest na wybiegu. Cały czas, 92 lata. 92 lata. Cały czas na wybiegu. Cały czas. Rozumiecie? Dama światowych wybiegów, 92-letnia modelka. Wiecie, czemu ona to robi? Ona to kocha. I uwolniła siebie w to. Przez 92 lata jest modelką. Wszystkie w ogóle, wszystkie, od Pret-a-Porter po wszystkich innych w ogóle, one dzwoniły do niej, czy możesz reklamować nasze ubrania. Rozumiecie? Jest miliarderką. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że nigdy nie podważyła faktu, że do końca swoich dni jest modelką i że się nie zestarzeje. Ona w wieku 13 lat wyproklamowała takie słowo: będę żyła przynajmniej 100 lat i do końca będę modelką. 13 lat miała. Rozumiecie, o co tu chodzi? Oto moc prawdy stworzonej w człowieku przez Boga przed założeniem świata. Jesteś jakiś. Ojcze, modlę się o każdego z ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa ja uwalniam w nich namaszczenie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja otwieram w nich kanały. Ojcze, które są kanałami przepływu ich istot. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ogłaszam, że oni są tacy, jakich stworzyłeś, Ojcze, przez imię Jezus. Ja uwalniam to z nich teraz. Ja uwalniam to z nich teraz, Ojcze, przez imię Jezus. Ja uwalniam to z nich. Ja uwalniam to z nich, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja uwalniam to do działania. Ja ogłaszam, że to będą potężne kanały przepływu w imieniu Jezusa. Ojcze, przez nich Twoje słowo będzie płynęło tak jak nigdy dotąd. Ojcze, Twoje słowo będzie przez nich płynęło jak nigdy dotąd. Ojcze, ja teraz wzbudzam udrożnienie. Udrożnienie! Udrożnienie! Przez imię Jezus. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam to w nich. Ja wzbudzam to w nich, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ja wzbudzam to w nich. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja. Ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję każdemu demonowi umiejscowionemu w prawej części brzucha. Ja mówię do ciebie, duchu zawstydzenia, wychodzisz teraz z ludzi. Opuszczasz każdego ewangelistę w tym kościele. W imieniu Jezusa, duchu zawstydzenia, przeklinam cię. Przeklinam cię. Wyciągam cię teraz. Wyciągam cię z tego miejsca. Ja przeklinam cię. Wyciągam cię spod żeber. Wyciągam cię przez imię Jezus. Wychodzisz teraz, duchu zawstydzenia. Przeklęty duchu, który usztywniałeś ich działania. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szapakatarala remenete genedele. Halel, Bóg cię stworzył jakimś. Teraz głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Będąc sobą. Ustańcie w szeregu równo. Wszyscy ci, którzy chcecie głosić Ewangelię, a nie głosicie jej. Próbujecie. O nie, nie, zostańcie. Zostańcie wszyscy jak stoicie. Ustańcie za nimi. Wszystkie osoby, które chcą głosić Ewangelię. Ustańcie za tymi ludźmi. Ustańcie. Tylko ci, którzy chcą głosić Ewangelię. Ustańcie za nimi. Zgodnie z waszym pragnieniem będzie wam się teraz działo. Odwróćcie się do tych ludzi, pierwszy rząd. Połóżcie na nich ręce i uwolnijcie teraz moc do czynnego głoszenia Ewangelii. Przez imię Jezus. Ojcze, w imieniu Jezusa ja w tej chwili wzbudzam ucielenie. Ja mówię z ducha do ducha. Ja mówię z ducha do ducha. Z ducha do ducha. Przez imię Jezus. Z ducha do ducha.
przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ojcze, Ty jesteś tym, który daje chcenie i wykonanie. Oni się zadeklarowali, że chcą głosić Ewangelię. Ojcze, w imieniu Jezusa, Twoje namaszczenie przenika ich teraz. Twoje namaszczenie rozwiązuje ich języki. Twoje namaszczenie rozwiązuje dary Świętego Ducha, dary uzdrawiania, słowo wiedzy, dary rozróżniania duchów. Ojcze, w imieniu Jezusa, dar czynienia cudów. Ojcze, jest to rozwiązywane w życiu tych ludzi. Ja mówię odważne wystąpienie. Odważne wystąpienie. Odważne wystąpienie. Na żywo i w mediach. W rozmowach indywidualnych i w społecznym głoszeniu na ulicy. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Z ducha do ducha. Z ducha do ducha. Niech to płynie, Ojcze. Niech to płynie. Módlcie się teraz i powiedzcie: Boże, ja biorę odpowiedzialność. Wziąłem namaszczenie do głoszenia Twojego słowa. Będę szedł po wszystkie moje dni i będę głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Będę w mocy Świętego Ducha manifestował moc do uzdrawiania, do wypędzania demonów. Będę uwalniał ludzi. Alleluja. Szapa karilere le maketene noko doro loro madre de edisci vene masse. Alleluja. Ho praise che delere le cotoro loro ne hedenesi. Alleluja. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Błogosławimy Cię, Boże nasz. Błogosławimy Cię naszym posłuszeństwem. Błogosławimy Cię naszą determinacją. Błogosławimy Cię, Ojcze. Chopa ilare ne me ne delere do codoscire padre la che de desci e lo cotoro loro me ne naneta cadre l'ari de che ne namassela. Alleluia. Scende nero do sciro l'ari che de ne desis. Oh la pacatara l'ari ne che de ne desse de lort. Vive sabe che Jesus. Vive sabe che Jesus. Vive sabe che Jesus. Vive sabe che Jesus. Dlatego powiedział do nich: módlcie się i nie ustawajcie. Wywyższamy Cię, Jezus. Olajla katara la deszewe kiedy leredisi. Olajla dene kotoro lo doszowo no monerareta. A katara la rede kiedy dene loro lo kadine meselahi. Halleluja. Halleluja. Szekotoro la remadena sikadala rabade seke delere o sikadena. A katere le kotoszene madenasis. Halleluja. Przez lata chciałem być kimś, zapominając, że jestem największym skarbem, jaki udało mi się zobaczyć w życiu. Nie widziałem tego, że to największy skarb. Są inne skarby w Królestwie Bożym. Wiele jest skarbów, ale dla Ciebie największy skarb to Ty sam. Nie ma innego skarbu większego dla Ciebie niż Ty sam. Tak jak nie jesteś w stanie poznawać Boga inaczej niż tego, który jest w Tobie, tak nie jesteś w stanie zobaczyć większego skarbu niż Ty sam. Największy skarb jesteś. Największy skarb. Największy skarb. Szapaja katara la de hegedene. Ola kidenere leko dony nesike neselara. Ela patara la rene mene kodorolo rokodre de hegedene menesi. Ola tiene sara. Sam się możesz pochwalić i sam się będziesz ganił. Jeśli będziesz stał prawidłowo przed Bogiem, będziesz sam się chwalił i sam się ganił. Haba katara la da sava katenene menedi. Ola katerele de hedene hedene de se loro la kedenasis. To będzie skarb. To będzie błyszczeć jeszcze bardziej. Dlatego on powiedział: nie zasłania się lampy. Nie zasłania się. On powiedział: jesteście światłością świata. Ludziom się wydaje, że bycie światłością to się różni od tego, że oni są lampą. Ty jesteś lampą. Jesteś lampą. Ty świecisz od środka. Świecisz od środka. Ty nie świecisz czyimś blaskiem. Ty świecisz swoim własnym blaskiem. Oślep ten świat. Nie wiem, czy to rozumiesz. Oślep ten świat. Nie wiem, czy wy się kiedykolwiek zastanawialiście, dlaczego Paweł oślep. On oślep z jednego powodu.
ten człowiek, dobry judaista, porządny faryzeusz, modlił się do Boga i prosił, jak każdy porządny Żyd, o Boże objawienie. I stanął przed nim Chrystus, a Chrystus tak błyszczał, że Paweł oślepł. To był błysk Chrystusa, ponieważ Chrystus był lampą sam w sobie. On błyszczał. Jezus się kochał. Jezus się szanował. Jezus wiedział, że jest unikatem. On mówił do swoich uczniów: mówicie na mnie Panie i dobrze czynicie. On widział w sobie Pana. On widział w sobie Króla. On widział to w sobie. On widział w sobie unikat Boży. I on błyszczał przez to. On przez to błyszczał. On przez to błyszczał. Hapaka tarala namase. On przez to błyszczał. Rozumiesz? On przez to błyszczał. On przez to błyszczał. Makatoro loma zikadena ma. E katarala de veketene nebe de sikede. E kotori lare de sheve nekedene na maha gadisenes. La katera lare madre leha de nedesis. Galitoro loro kodre de hani de chila prade nekedene de kedene de Jesus. Halleluja. O la krej de kedene de Jesus. Czy wiecie, że żona Mojżesza, ta kuszytka, ona była czarna? To była murzynka. To była jego żona. I on był szykanowany w Izraelu, dlatego że ma czarną żonę. Oni go szykanowali, że on sobie wziął żonę kuszytkę. Wiecie, dlaczego Jetro przyszedł tam? Wiecie, dlaczego jej ojciec, a jego teść przyszedł w ogóle do nich? Dlatego, że jego córka poskarżyła się ojcu, że jej mąż wstydzi się jej przed Izraelem. I przyszedł kapłan Jetro i wziął go na rozmowę i powiedział: czemu się wstydzisz? Czemu się wstydzisz swoich pragnień? To ty ją wybrałeś na swoją żonę, a dziś się wstydzisz, jaki jesteś? Wstydzisz się tego? On napomniał Mojżesza. On go ustawił. Dlatego Mojżesz, kiedy zszedł z góry, to błyszczał. Ludzie mówią: błyszczał Bożym blaskiem. Tak, błyszczał Bożym blaskiem, bo Boży blask się miał na czym zasadzić. On już był wolny od zawstydzenia tego, kim jest i jaki jest. Miał żonę, murzynkę i był z tego dumny. I był z tego dumny. Powiedział: ja lubię murzynki. Dlatego się ożeniłem z murzynką. I blask Boży zstąpił na niego. Bo było na co? Jeżeli chcesz błyszczeć, musisz być sobą. Lampa Boża jest w tobie. Lampa Boża jest w tobie. Rozumiesz? W środku, zjednoczona z tobą. Ty i lampa to jedno. Bądź sobą, a zobaczysz, jaki będzie prąd Bożego namaszczenia. Nie bądź kimś. Nie próbuj być kimś. Nie patrz na czyjeś gesty, słowa, zachowania, styl. Nie, amen. Bądź sobą. Amen. Chcę to oglądać u was. A wiem, że też będę oglądał potężne efekty ewangelizacyjne później. Rozumiecie? Bądźcie sobą, szapa jaka tarelere meke denesi. Nie bierzcie przykładu z tego, co was otacza. Ale nie ma na co patrzeć. Trzeba patrzeć na siebie. Rozumiesz, na siebie. Szaka jara na katarele mene kodu rolo do kadine sekene. Ola kadrelele, podziękuj Bogu za to, że jesteś unikalny. Powiedz: Boże, dziękuję Ci. Halleluja. Powiedz: niech płynie Twój święty duch. Niech płynie Twój święty duch. Przez moje słowa, moje gesty, mój styl. Niech płynie Twój święty duch. Niech płynie Twój święty duch. Niech płynie Twój święty duch. Niech płynie, niech płynie, niech płynie Twój święty duch. Szono koje szabarajne dede. Rekatry larwy nene berlerne syna si. Olapra, olapra nela chory dene syna dalis. Halleluja. Szoko. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Halleluja.
Taki jesteś. Taki jesteś. Mówię do duchowej rzeczywistości, oto jestem. Oto jestem. Oto jestem. Jestem. Ja jestem. Abakatera se. Ja jestem. Ale koto rolo dorinasi. Proklamuj to. Ja jestem. O, Shibrazis. Creolo to solo lo nena derale. E tre dele hesis. Tre dele hesis. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Święty Duchu, uwielbiamy Cię. Święty Duchu, powiedz, żeby wszyscy mnie opuścili i tak będę sobą. Powiedz, żeby wszyscy mnie zostawili i tak będę sobą. Żeby wszyscy mnie przekleli i tak będę sobą. Halleluja, będę sobą. Twoje prawa są w moim sercu. O nic się nie muszę martwić. Będę sobą, Boże. Bo Twoje prawa są wyryte w moim sercu. Ha, ha. O! One są wyryte w moim sercu. One są wyryte w moim sercu. Więc będę sobą. Będę sobą. Będę sobą. I tak Cię uczcę. Halleluja, 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 ho, ho. Wywyższam Ciebie, mój Panie, wywyższam Ciebie, mój Boże, Ciebie, który mnie stworzyłeś, tak jak siebie i Boże. Ciebie, mój Królu, wywyższam Ciebie, mój Ojcze, Ciebie, który mnie kochasz, Ciebie, który jesteś ze mną. Módl się Twoją modlitwą, Twoją modlitwą, Twoją modlitwą. Halleluja. Naucz się tego. Tak się żyje każdego dnia. Nie w konwenansach, nie w schematach. Rozumiesz? Bądź sobą w rozmowach z ludźmi. Rozumiesz? Politykę stosuje się tylko do maluczkich. Tylko do nich się stosuje politykę, żeby ich zachować w jakiejś podstawowej równowadze, zanim wyrosną. Halleluja. Dla dorosłych niepotrzebna jest polityka. Trzeba być sobą. Pomyśl sobie teraz, że nie ma nikogo wokół Ciebie, jesteś sam. I zobacz, jakie to jest dobre. Po prostu. Kiedy przestajesz zabiegać, by podobać się innym ludziom jako człowiek, to pojawiają się dopiero tacy, którzy zaczynają Cię chwalić. Zrobiło się miejsce wtedy. Odeszli wszyscy ci, którzy Cię nie chcieli. Bo Bóg jest Bogiem miłości. Jak się modlisz o przyjaciół, to będziesz miał ich tyle, że się nimi otulisz jak pierzyną. Ale musi być na nich miejsce. A jak będziesz próbował, będąc w swoim umyśle kimś, podobać się ludziom, to nie będzie miejsca dla prawdziwych przyjaciół. Nie będzie miejsca dla prawdziwych relacji. Nie będzie miejsca na to. Bo wokół Ciebie będą się kręcić hejterzy. Po prostu. A w Twoim życiu mają być przyjaciele. Mają Cię otulać i być bliziutko. Dlatego bądź sobą. A ktoś, komu spodobasz się jako Ty, będzie Twoim największym przyjacielem.
będzie Cię kochał takim, jakim jesteś, szanował Cię, powiem Ci więcej, będzie Cię czcił takim, jakim jesteś. I wtedy zapomnij, że był czas, kiedy potrzebowałeś dobrego słowa, kiedy potrzebowałeś pochwał. Będziesz miał ich tyle, że będzie Ci się ulewać. Będzie Ci się ulewać. Bo kielich Twój przelewa się. A komplementy są od Boga. Bo tyle komplementów, ile powiedział Bóg człowiekowi, to nikt nie powiedział nikomu jeszcze. Zasypią Cię komplementami. Przyjaciele. Rozumiesz? I wtedy się idzie przez życie wielkimi krokami. To wszystko jest z Bogu, reszta jest z Bogu. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, które jest na ludziach. Ojcze, dziękuję Ci, że nie stracimy z tego namaszczenia niczego. Że ani kropla tego namaszczenia nie upadnie gdzieś na jakieś miejsce, które nie wyda plonu. Halleluja. To nie jest kwestia bycia kontrowersyjnym. To jest kwestia bycia sobą właśnie. Tak ten świat będzie mówił, że jesteś kontrowersyjny. Będziesz przeciwko wersji podstawowej. Takiej wersji, która jest w ogóle w tym świecie. Taka wersja nikt. Taka wersja ala H&M. Są różne sklepy, w których robię zakupy oprócz H&M. Po prostu przez całe swoje życie kupiłem dwie rzeczy w H&M. Nie dlatego, że to jest zły sklep, to nie o to chodzi. To nie jest, to jest dobry sklep, normalny sklep. O Holender ja tam wchodzę i nigdy nie mogę niczego dla mnie znaleźć. Wszystko jest takie płaskie, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? Duch H&M-u tam panuje. Naprawdę. Ale wchodzę w innego ducha, na przykład w ducha Zary. Dużo więcej sobie tam kupię. Rozumiesz? H&M jest płaski. Jest taka wersja, jest po prostu. Jest taka wersja. Wiesz, o co chodzi? I teraz odchodzisz od tej wersji, będziesz kontrowersyjny. Taka wersja, żeby były ściągacze w koszulkach tutaj. Nienawidzę tych ściągaczy. Kupuję sobie koszulkę, pierwsza rzecz, co robię, to obcinam ściągacz. Biorę nożyczki, obcinam to. Ja tego nie znoszę. Przyjrzałem się sobie w ściągaczu i powiedziałem, Boże, ja nie jestem powołany do życia, do chodzenia w koszulce ze ściągaczem. Mówię, usuwam to. Kupuję koszulkę, ona jeszcze ma metkę, ja usuwam z niej ściągacz. Rozumiesz? Ściąga. Ludzie nawet się pierwszy raz słyszycie takie rzeczy. Ale to usuwam, bo tego nie chcę. Bo ja nie mam powołania do chodzenia w ściągaczu tutaj. Mam takie szmaty do ćwiczenia, to je zakładam, bo wtedy zakładam obojętnie, co je w nich ćwiczę, nie? Wtedy nie przeszkadza mi, że kupiłem sobie Adidasy i mi od razu odpadły dwa paski z niego. To już się liczy, że kupiłem je za 120 zł po prostu. To się liczyła cena. Ale normalnie jestem jakiś. Odkrywaj się. Bez lęku, że to próżność. Zachowuj się zgodnie z tym, co masz w sobie. Proszę Cię. Niech Cię zostawią nawet wszyscy, którzy są dzisiaj wokół. Zobacz, jakaś zrobi przestrzeń. Twoje słowa będą tak silne, jak z karabinu maszynowego. Nikt nie jest tak silny w głoszeniu Ewangelii, jak człowiek pewny siebie. Amen. Nikt nie jest tak silny, rozumiecie? Nikt. Jak człowiek nie jest pewny siebie, to szemrze. Jezus was kocha. Bóg jest.
przychodzi jakiś satanista, wali go w mordę, proszę Ciebie, a ten... Jeszcze jeden policzek, bardzo proszę. Przepraszam, że to powiedziałaś. Czy pewny siebie głosi Chrystusa? Bo ma go w sobie, on to wie. On wie, że ten Chrystus w nim, to jest on prawdziwy. Żyjcie tak, proszę Was. To są zmiany, które mają do nas przychodzić. A Babilon chce, żebyśmy się pomieszali z czymś. Żebyśmy coś wymieszali. On by chciał, żeby coś wymieszał. Wiesz, o co chodzi? Nie wymieszam nic. Zerwałem moje przymierze z HM-em. Rozumiesz? Zerwałem. Ja osobiście. To jest moje. Tak. Ja mam przymierze z Zarą. Na przykład.